tu Pan mówi, jestem ogołocony z miłości dzieci i młodzieży. Te młode dusze zawsze były źródłem mojej pociechy, swojej czystości, niewinności, swoim niespaczonym światopoglądzie, szczerym sercu i prawdomówności. Cóż mi pozostało? Oni również czczą już swoje dziecko, bożki. Każde dziecko dostaje bożka, aby go uwielbiało. I wam mówię już starym wygon, bo ja też jestem, że jak napiszcie na tablicy 20 lat, to wiedzcie, że w dół do jedynki to już jest czarna dziura. To już nie idzie, to idzie poza kościołem. Między 20 a 30 napiszcie, że w tym paragrafie się można poruszać prędkością 30 na godzinę. Góra! Między 30 a 40, góra 50-60. Czyli jak za 20 lat, to w Polsce będzie tragedia. Rysiu, nasza parafia Makowska będzie obejmowała granicę parafię XVIII wieku. Czyli Skawica, Zawoja, będzie w Makowie, Juszczyn, Białka, Jerdanów, Sidzina, Bystra, Osielec, Kojszówka. To wszystko będzie w jednej parafii, tak jak dziś się dzieje w Niemczech. Bo nie daliście swoim dzieciom Boga, a daliście bożki. Sami na to pozwalacie, sami im podsuwacie. Dziwicie się moim słowom? Zapytajcie dzieci, kogo podziwiają, kogo chcą naśladować, kto jest dla nich najpiękniejszy, najmądrzejszy, najsilniejszy, najlepszy. Sądzicie, że odpowiedzą Bóg w Trójcy Jedyne, któremu chcemy służyć, dawać cześć? Nasz Twórca, Ojciec i Odkupiciel? Nie. One mnie nie znają. Zabraliście mi nawet te niewiniątka. Zatruliście ich młode umysły. Nie ma miejsca na ziemi dla Twojego Boga. Co to znaczy? Że Bóg musi tu wrócić i to wszystko uporządkować. Amen.